Dzisiaj idę przez klienta właśnie w niedzielę o 13. Wiem, że to jest trochę takie no nietypowe, ale trzeba zarabiać. I teraz przechodziłem, to znalazłem zajebistą miejscówkę, którą można zwiedzić. Więc jak tylko od niego wyjdę, to będę wracał też tą samą drogą i sobie zajdziemy. Zwiedzimy, bo to jest to dosłownie widziałem tam opuszczone miejsce, jeszcze nie jest chyba aż tak dobrze chronione, więc sobie tam można będzie wejść i to obejrzeć, a ja na 13 do klienta. Także działalność działa, działamy. Co zrobić, no trzeba żyć, trzeba jakoś pracować, ale ja lubię zdalną pracę, czyli właśnie taką jak teraz, jeżdżąc do klienta i mieć tą wolność taką, że nie muszę siedzieć w danym magazynie, w danej jakiejś puszce, tylko jestem wolny. Dobra, to do później. No to trzeba będzie wejść, a tam dalej jest wejście, dobra, bo chcę wam pokazać to miejsce, które tutaj, dobra, jebać mam maskę, to miejsce, które tam odkryłem, ten budynek, tam ktoś łazi, chyba. Albo mi się zdawało. W każdym bądź razie wchodzimy tutaj i widzimy się w budynku. No kurwa, napotkałem mały problem, ale dobra. Postaram się tam wejść. Jest trochę błota, ale dobra, tam widzę, że ludzie chodzą. Idziemy. Głównym celem jest tamten budynek, żeby go zwiedzić. No teren trochę podmokły. Dobra, miejmy nadzieję, że nas tutaj nikt nie przyczai, bo tam jest jakieś wejście, widzę. Tam jest budynek, można by było wejść do niego. Ale dobra, najpierw badamy to, co jest tu w tym. To jest jakieś wejście w ogóle. Zasypane. Chyba to jakieś kurwa bunkry były dawniej. Nie wiem co tutaj. Fabryka? Fabryka mogłaby być. No tam widzę, że ktoś już chodzi sobie. Może tylko nie właściciel tego miejsca. Dobra. No tu tak trochę, że tak powiem, tu nie ma za bardzo co oglądać. Jakieś kominy. Co to wie, co to było? No mam przejście jakieś. No, mega duże okna to były w ogóle. Kominy są. Jakieś rury. Może jakaś była ta maszynownia. Szczerze powiem, no to jest trochę kopcone. Ale rury to nie widać żadnej. Idziemy dalej. To wygląda na taką łazienkę. Sklepik to by był? Szczerze nie wiem. Mega duże okna to były. W ogóle nie wiem. To coś się paliło, no, może to się spaliło, szczerze powiedziawszy, bo no budynek tu widać, że stoi od dawnych lat. O, jest nawet zejście na dół, raczej, albo wejście jakieś gdzieś tu musi być, jakieś schody, to szkoło chyba było. No, tu była piwnica na dole, tam jest dziura, trzeba uważać. No, szczerze, co wam mogę powiedzieć, to no tu mi wygląda, tu mogła być jakaś prysznic jakiś mógł być. Nie wiem, szczerze. Ale tam chciałbym wejść na dół. To wygląda na jakieś pomieszczenia pracownicze. Najprawdopodobniej. Wejdę w internet, wygooglam to miejsce
i zobaczymy, co tutaj było. No bo to jest... Jest zejście na dół. Nie wiem, czy ja tam chcę zejść. Zaraz, latarkę chyba tutaj mam też gdzieś. Przeszukać ją. Zaraz, moment. Jeżeli coś się zajawka załączyła na exploring. Jakieś pomieszczenie jeszcze w dół. Dziwne. Możecie zobaczyć, że to jest zupełnie puste. Żeby sobie, kurde, nogi nie rozciąć. I tutaj o dziwo też jest to miejscówka żuli. Halo? Jakaś komora dziwna. Dobra, wychodźmy stąd. Masa petów. Ubrania jakieś. Rzeczy. Tam to nawet nie będę wchodził. Dobra, ale wejdziemy sobie na górę. No jestem ciekaw, zobaczcie, jakie to były duże okna. Mega spore okna były. I tam można jeszcze by było chyba wejść. Na wprost. Cholera, ale to nie było. No nic, no. Fajnie wieczorem by się to eksplorowało. Ale niestety... O kurde. Korytarze mega długie są. Dobra, ale tutaj przydałoby się znowu bateria. Elektryka, widać, że jest. Tu komin był jakiś. Komin tu był. Tu raczej chyba policji nie powinno. Nie powinno mi tutaj. To jakieś. Podejrzewam, że to były jakieś ubikacje. No. Mogły to być jakieś albo toalety, albo ubikacje. Tu mogła być jakaś kotłownia. On tak wygląda na ten konik, który stąd biegnie. Szczerze. Jakieś krzyki, więc wolałem wyłączyć nagrywanie, ale dobra, nic się takiego tu nie stało. O, ale bym wpadł. O, sztyw, kurde. I noga złamana. Czyli to jakieś rury szły, czyli najprawdopodobniej z tego, co tu wynika, kable, widać, że tu jakieś piece szły. Tu były jakieś piece chyba, albo nie wiem, jakieś komputery. Tu mógł być komin, bo jest zabite. Tu mógł być komin. Dobra. Idziemy w drugą stronę. Trzeba patrzeć pod nogi, bo dałbym kroka wcześniej i bym tu wpadł. Trzeba obserwować to, co jest pod nami. No, tutaj też. Obserwować, ale jeszcze instalacje jakieś są. Tu widać, że jakieś ognisko rozpalali. Dobra, ale instalacje rur, zobaczcie, aż tam, czyli wychodzą one na zewnątrz. Lampy, czyli ktoś to, że tak powiem, na legalu rozbiera.
tu były chyba łazienki. Tak. Tu były łazienki. Prysznice w sensie. Musiał być jakiś biurowiec, to tu nie był. Najprawdopodobniej. Tak, bo są brodziki. Zobaczcie. Są brodziki. Tu to nie wiem, co to mogło być. Ale mamy brodziki. No, smród niesamowity, wam powiem. Tu jest jakaś duża sala. Nie wiem, co tu mogło być. Może gdzieś tu jakiś napis jest. Szczerze. No to wszędzie są jakieś banki były. Znaczy banki, fabryki. Tu kominy idące. Czyli to mogła być jakaś, nie wiem, produkcja czegoś? Nie wiem. I tu mamy... No to widać, że jest jakieś, że tak powiem, menele przesiadują to okolice, ale jest rura, czyli jeszcze jest gdzieś chyba do góry idące skrzydło. Nie. Dobra, tu schodzimy. Możemy tu zejść, spłaczko. Czyli schodzimy z drugiej strony tak zwanej. Tu zejdziemy, tak dokładnie. Tak, zejdziemy. Nie jestem pewny, co tam jest, ale nie chciałbym tam wchodzić. Szczerze powiedziawszy. Dobra. Drugi punkt to jest tamten opuszczony dom. Także tam też się udamy. Tylko najpierw muszę iść na tą główną drogę. Dobra. Udało nam się tutaj, że tak powiem, przedostać. Dobra. Widzicie, co tu się dzieje? Opuszczone miejsce, ale to jest zabetonowane, więc chyba nie wejdziemy. Możemy było tym oknem się tu próbować wbijać i tu na górę. Jakby nie patrzeć. No, tam strop się wali. Szczerze powiedziawszy, to tylko tyle, co mogę tu ugrać. Nic więcej. Raz, że jest, kurde, to zabezpieczone dobrze. Szatnia była. Tak się coś wydaje. Jakby to tu był jakiś, nie wiem. Taka szatnia. Chust wie. Ogromny gmach, który się wali. O dziwo dziwne, bo to plastikowe okna ma. Więc to najprawdopodobniej w wyniku jakiegoś pożaru musiało się spalić. Mogła być jakaś szkoła, jakiś... nie wiem, przytułek. Cholera wie. Nigdzie nie ma... ale to wydaje mi się na szkołę taką. Dość taką... no chociaż rozmieszczenie tutaj tych pięter jest dziwne. No nie wiem szczerze sam, co tu o tym myśleć. Tam na pewno jakaś fabryka musiała być. Na bank. Ale co tu? To nie mam pojęcia bladego, naprawdę. Może przez kratę zobaczymy tutaj coś. Co by się nam udało wnioskować. Że jak widzicie... Czy to mogła być szkoła? Bardziej może jakaś mała pracownia niż szkoła. Trzeba zobaczyć, czy gdzieś od frontu nie ma wejścia. Się może weszło, ale kabel